Witam Was bardzo serdecznie w recenzji jednego z najgorętszych butów tego roku, czyli drugiej generacji perfekcyjnego w roku 2023 modelu ASICS Super Blast. Dzisiaj mamy drugą generację, którą Wam omówię i mam pewne wątpliwości co do tego, czy jest to najlepsza super treningówka w tym roku. ASICS Super Blast 2 to but z kategorii super treningowych butów. Waży 249 w rozmiarze 42,5 europejskim, ma 8 mm dropu. Jego wysokość podeszwy to 37 mm pod piętą, 29 mm pod śródstopiem. Jest to model na twarde nawierzchnie, asfalt dla stopy neutralnej. Jeżeli w miarę regularnie oglądacie moje recenzje, wiecie, że jestem konkretnym gościem, nie leję wody i nie mam zamiaru robić żadnych clickbaitowych tytułów. Jak jaram się jakimś butem, to jaram się na 100% i mówię o tym. Natomiast jak mam pewne wątpliwości, to również zawsze o nich mówię, niezależnie od tego, czy tego buta dostaję, czy kupuję za swój hajs. No i w tym przypadku jest tak, że ja, osoba mega zajarana Super Blastem pierwszej generacji, która oznaczyła go jako numer jeden, jeśli chodzi o super treningówki, i powiedziała, że gdyby nie było podziału na buty treningowe i super treningowe, które sam sobie też trochę stworzyłem, dałbym go jako najlepszy but zeszłego roku. Tym razem mam pewne obiekcje, czy faktycznie jest najlepszy we wszystkim. Dlatego, żeby nie przedłużać, przejdźmy sobie do bebechów tego buta, a później będziemy mówić, jak w tym bucie się biega, co jest super, a co jest mniej Super Blast. Mimo iż kształt tego buta został w pewnym stopniu zachowany, to podeszwa wewnętrzna zmieniła się znacznie. Mamy teraz zamiast pianki Flight Foam Turbo albo FF Turbo, piankę FF Turbo z plusem i to jest faktycznie zmiana, ponieważ ten materiał jest bardziej miękki, lżejszy i bardziej responsywny, dynamiczny niż pierwsza generacja pianki Turbo, która wykorzystywana jest, uwaga, w butach z karbonem ASICS-a. I ta pianka wykorzystana jest w modelu Meta Speed Sky oraz Meta Speed Edge Paris, które tak naprawdę są trzecią generacją startówki ASICS-a z karbonem. I zajmuje około 2/3 podeszwy wewnętrznej. Dzięki temu między innymi można powiedzieć, że ten but jest super, bo naprawdę ta pianka, która wykorzystuje w większości piankę Peba, czyli tą super dynamiczną i responsywną, jest naprawdę fantastyczna. Natomiast pod tą pianką znajduje się około pół centymetrowa, może centymetrowa, grubość pianki FF Blast Plus, niestety z dopiskiem Eco. W tej piance znajduje się około 24% biomasy, która poddaje się recyklingowi, jest naturalna, ekologiczna, jednak zmienia nam strukturę tej pianki Blast Plus z tej super mięciutkiej, responsywnej na taką troszkę dziwniejszą, sztywniejszą i mniej przyjemną. Przynajmniej ja tą piankę tak odbieram i odebrałem ją zarówno w Nova Blaście 4, jak i w Nimbusach 26 podobnie, jako piankę nieidealną, piankę nie super mięciutką, ale piankę, która jest w porządku, ale poprzednie generacje pianki FF Blast Plus były dla mnie po prostu lepsze. Kombinacja tych dwóch pianek daje nam nie tylko grubą podeszwę, ale także świetne właściwości, jeśli chodzi o amortyzację i dynamikę w tym bucie. Pod spodem buta mamy klasycznie gumę bieżnikową ASICS Grip, która wykorzystywana jest w modelach karbonowych, w ostatniej Nusie, nawet w Nimbusie. Jest to mieszanka, która docelowo powinna być wykorzystywana tylko w butach trailowych, ale ASICS daje ją w coraz większej ilości butów asfaltowych, które są oznaczone jako premium. I ta mieszanka gumy jest nie tylko świetnie przyczepna na mokrym, jest też również całkiem żywotna, a jak spojrzymy od spodu, to faktura tej gumy bieżnikowej jest dosyć agresywna i znacznie lepiej trzyma się na mokrym niż pierwsza generacja Super Blasta, w której miałem okazję biegać nawet półmaraton po mokrym asfalcie i przyznam, że początki były strasznie niewygodne i śliskie, wręcz niebezpieczne. Pianka podeszwowa Super Blasta 2 jest bardzo podobna do jedynki, ma podobną bryłę i tak samo trzyma naszą stopę wewnątrz buta, mimo iż wydaje się w strefie pięty bardzo wysoka, to tak naprawdę nasza stopa jest umieszczona troszeczkę bardziej wewnątrz tej pianki i nasza pięta jest jakby otoczona, obudowana tą pianką właśnie. Cholewka przeszła bardzo duże, pozytywne zmiany. Tym razem jest to inżynieryjny mesh, który nie jest tak plastikowy, sztywny, nie przypomina siateczki takiej typowo wyścigowej. Ma teraz bardziej rys siatki typowo treningowej. Poprawiono w niej wentylację, zginalność, elastyczność tego materiału i jak włożymy stopę do buta, to czujemy się właśnie jak w takich butach treningowych typu premium, a nie w typowej startówce, której cholewki bardzo często są nieprzyjemne, plastikowe i bardzo sztywne. Buty posiadają płaski język, który jest wszyty dwoma klinami od wewnętrznej strony po bokach, dzięki czemu nie przemieszcza się. Jest
Płaski, dosyć miękki, nawet po mocniejszym zasznurowaniu nie czuć specjalnie tych sznurówek na podbiciu, a same sznurówki są naprawdę świetne, moim zdaniem nawet lepsze niż w pierwszym modelu, chociaż nie różnią się aż tak bardzo, ale mają troszkę grubszą fakturę i bardzo dobrze się zawiązują. Zapiętek ma podobną ilość gąbki i leży właściwie identycznie jak w pierwszej generacji, bardzo dobrze trzyma Achillesa, jest troszkę bardziej obły i powinien pasować praktycznie każdemu biegaczowi. Wentylacja cholewki w Superblaście 2 trzyma bardzo wysoki poziom i nie trzeba specjalnie obawiać się, że będzie zbyt ciepło, ponieważ tych otworków wentylacyjnych jest całe mnóstwo zarówno na podbiciu, jak i po bokach. Po omówieniu wszystkich tych technologicznych elementów wydawałoby się, że mamy w miarę zbliżone buty, które wyglądają prawie tak samo, chociaż ta dwójka wygląda bardziej kozacko, wygląda jak taka transformacja Goku w SSJ2, bardziej agresywna, taka z pazurem, bardziej niż jedynka, natomiast w praktyce, w biegu, uczucia są troszeczkę, a nawet dużo inne. I nie będę wam tutaj ściemniał, ponieważ mam strasznie mieszane uczucia co do tego buta. Z jednej strony mam uczucie zachwytu i stwierdzam, że jest fantastycznie, a z drugiej strony myślę sobie, że coś tutaj nie gra. I żeby być konkretnym, przejdźmy sobie od razu do moich treningów. I może zacznijmy sobie od tego, co w tym bucie moim zdaniem nie do końca zagrało. Podczas biegów spokojnych, regeneracyjnych i długich rozbiegań, które w moim przypadku są w tempie nie szybszym niż 5 minut 30 sekund, nie ukrywam, że wrażenia z tego buta były najgorsze. Miałem wrażenie, że biegam w takim styropianie na stopach, który niespecjalnie amortyzuje. W jakimś stopniu jest miękki, nie czuję podłoża, czuję niezłe oddawanie energii i izolację przed twardym asfaltem, po którym biegam w większości. Natomiast nie czułem żadnej przyjemności w bieganiu w tym bucie. Nie zrozumcie mnie źle. W pierwszej generacji Superblasta wszystko grało. Nawet ta amortyzacja wydawała się bardziej pluszowa, a w drugiej generacji wydaje się, że ta amortyzacja pojawia się dopiero w momencie, kiedy my użyjemy więcej siły, kiedy przyspieszymy, kiedy ten but otrzyma od nas taką kompresję naszej energii, masy ciała, z uderzenia stopy o podłoże, kiedy to tempo jest większe i dopiero w tempie powyżej 5 minut. Nawet przyznam szczerze, 5 minut 10 sekund, które gdzieś tam oscyluje wokół mojego drugiego zakresu, który to jest bardziej 4,50, ale mimo wszystko tempo 5,10 już było dla mnie znacznie przyjemniejsze niż takie spokojne klepanie. Znacznie przyjemniejsze, co przekłada się przede wszystkim na większe odczucie amortyzacji tego buta i większe uczucie dynamiki odbicia z każdym krokiem. Ta wysoka podeszwa w momencie, kiedy biegniesz szybciej, przestaje przeszkadzać, a gdy biegniesz wolniej, przynajmniej ja tak miałem, miałem wrażenie, że nie dość, że w tym bucie nic nie siedzi, tylko jest po prostu takim zwykłym styropianem, dosyć wysokim, to jeszcze niespecjalnie mi pomaga, bo mimo iż jest tutaj wyczuwalny rocker, to wyczuwalny jest dopiero w momencie, kiedy faktycznie biegniemy szybciej. I takie szybsze treningi, drugi zakres, właśnie tempo powiedzmy półmaratonu, tempo na 5 km, biegi progowe, no to było fantastyczne w tym bucie. Fantastyczne były przebieżki i rytmy. Wszystko, co biegało na prędkości od 80 do powiedzmy prawie 100% prędkości mojej maksymalnej, biegało się fantastycznie. Dopiero wtedy czułem, że ta pianka Flight Foam Blast Plus Eco ma sens, że ta nowa pianka Peba FF Turbo Plus ma sens i zdałem sobie sprawę, że druga generacja tego buta zmieniła się totalnie i nie zmieniła się z dnia na dzień, ponieważ ja w Superblaście 1 specjalnie na chwilę przed testowaniem dwójki pobiegałem na swoich wolnych biegach, w których biegało mi się najlepiej w tej generacji. Superblast pierwszej generacji był dla mnie najlepszym butem na długie, spokojne rozbiegania. Co więcej, mam nawet dwie pary tego buta, gdzie jedna jest u rodziców i wszelkie spokojne, długie treningi właśnie są idealne pod tego Superblasta i właśnie w nim biegam najczęściej. Natomiast druga generacja jest totalnie inna od pierwszej, jeśli chodzi o spokojne tempo, dlatego szczerze odradzam tego buta osobom, które chcą w nim po prostu klepać. Moim zdaniem będzie to but znacznie lepszy na typowy trening. Tempowy, progowy, jakieś mocniejsze jednostki, niekoniecznie na bieżni lekkoatletycznej, bo uważam, że ten but po prostu ma za dużo mięsa pod spodem i lepiej będzie w nim klepać na twardym asfalcie czy kostce brukowej. Niezależnie od tego, ile ważycie, myślę, że też możecie śmiało po niego sięgnąć. Przestrzeni na palce jest całkiem sporo, więc nawet troszkę szersza stopa w tym bucie się zmieści, natomiast kompletnie odradzam go również osobom, które mają nadpronację i nie mają wyrobionych wkładek, żeby jakkolwiek kontrolować tą nadpronację i ustawiać ich stopę podczas tego silnego wysiłku.
wysiłku i szybkiego biegu. Ten but nie jest super stabilny dla osób, jeśli mają silniejszą nadpronację. Jeżeli jest lekka, to jeszcze ujdzie. Natomiast pamiętajmy, że to jest gruba podeszwa. Tam jest 4 cm pianki. Jeżeli jesteśmy na tak wysokiej podeszwie i mamy dużą nadpronację i nic z tym nie robimy, no to ten but będzie jeszcze gorzej koślawił do środka. Ale osoba ze stopą neutralną, która chce trenować bieganie, chce mieć drugą parę właśnie na szybsze, mocniejsze jednostki treningowe, śmiało może po tego Superblasta sięgnąć i wydaje mi się, że będzie to jeden z fajniejszych butów na rynku, który nie dość, że zapewni całkiem niezłą frajdę, jeśli chodzi o trenowanie biegania, no to jeszcze fantastycznie wygląda. Naprawdę kozacko. I na początku powiedziałem, że moim zdaniem nie jest to najlepsza supertreningówka w tym roku, ponieważ dla mnie supertreningówka powinna być na tyle wszechstronna, że będę chciał ją zabrać na każdy trening i taki spokojny bieg, długie rozbieganie będzie w niej równie przyjemne. A w tym bucie jest totalnie odwrotnie. Dopiero trenowanie biegania, szybsze tempa, drugie, trzecie zakresy, to jest to, co moim zdaniem w tym bucie robi się najlepiej. Dlatego będzie ciekawie, jak zrobię zestawienie super treningówek i chyba zrobię je nawet z od najgorszej, powiedzmy, do najlepszej. Chociaż każda treningówka jest naprawdę fantastyczna. ASICS Super Blast drugiej generacji jest dostępny w naszym sklepie Studio Sport na warszawskim Żoliborzu, w którym pracuję. Możecie mnie tam spotkać fizycznie od poniedziałku do piątku, bądź też w soboty. Oczywiście nie codziennie, bo trzeba odpoczywać. Oraz na naszej stronie internetowej. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za obecność przy dzisiejszej recenzji. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał i dajcie komentarz dla zasięgów. Mi to bardzo pomoże. I co? Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.